Na targach w Düsseldorfie zawsze zobaczycie coś nowego, coś ekstra, coś wyjątkowego. No i to, co chcemy Wam pokazać teraz, stoi właśnie za mną. Nie dość, że oryginalny kolor, mega design, to w środku cała masa nowoczesnych technologii. Mobil Vetta, Fluid, zbudowana na Fiacie. Z tego, co się dowiedzieliśmy, całkowity concept car, prototyp, a więc zero jeszcze konkretnych informacji, czy się pojawi na rynku, w jakiej formie się pojawi na rynku, w jakim wyposażeniu się pojawi na rynku, ale nie ma to kompletnie znaczenia, bo lubicie ciekawostki, a my je Wam pokażemy. Zapraszam serdecznie do środka. Tour Broker. Ubezpieczenia karawaningowe. Ubezpiecz z nami swojego kampera. A ja w międzyczasie tylko dodam, że tutaj myślę, że można ten pojazd traktować jako taką prezentację możliwości, w jakim kierunku mogą rozwijać się kampery, jakie technologie są dostępne. I tutaj naprawdę będziemy mogli Wam za chwilę pokazać wiele takich fajnych, fantastycznych rozwiązań wizualnych, estetycznych, funkcjonalnych. To jest naprawdę chyba taki główny cel tego konceptu, tego modelu przeszklonego. Zobaczcie, ile tutaj jest okien. Z tymi oknami dzieją się cuda, to za chwilę. W ogóle powiem Wam, że cały design w środku, ta estetyka, kolory, przetłuczenia, pozamykane szafki, brak jakichkolwiek pstrykaczy, zawiasów, naprawdę na mnie zrobiło osobiście wrażenie. Nie widziałem jeszcze takiego stylu, ale to, co z takich niuansów, to zobaczcie teraz. W środku, pomijając front, który z pewnością znacie w tego typu pojazdach, dwa siedziska, bardzo wygodne, fajnie obszyte, bardzo przyjemna i miękka skóra. Macie stolik. Stolik jest wysuwany elektrycznie. O, w ten sposób. Jak widzicie. I także jest opuszczany elektrycznie. Dodatkowo tutaj pojawia się ekstra lampka, która potrafi doświetlić przestrzeń. Ale to, co mnie najbardziej ujęło, to zobaczcie ta część na przykład. Tutaj jest schowany telewizor, którego praktycznie nie widać. Te obłe za rogi są właśnie zrobione po to, aby wykorzystać każdą wolną przestrzeń w tego typu samochodzie. A tutaj za telewizorem oczywiście stelaż, na którym można telewizor wysunąć i go skierować albo do sypialni, albo do salonu, zależnie od potrzeb. Ale zobaczcie tutaj, otwieramy lodówkę. Mnie na przykład interesowało, dlaczego ona jest taka wielka i pancerna. Po co aż tyle rzeczy? Lodówka, wiadomo, gabarytów sporych, ale po jej zamknięciu, zobaczcie, co się dzieje. Otwieramy część narożną i mamy półeczki. Bardzo fajne rozwiązanie, bardzo praktyczne i rzeczywiście powoduje to, że dzięki temu uzyskujecie jeszcze więcej przestrzeni na schowanie swoich gadżetów. Już wiemy, że samochód nie będzie posiadał gazu, a więc tylko i wyłącznie elektryka. Piękna indukcja, wszystko świetnie spasowane. U góry ekspres do kawy, zobaczcie, jak idealnie przygotowane, a więc to wszystko jest zrobione z takim naprawdę włoskim smakiem. Piękne podświetlenia LED i zobaczcie, tu jest control panel, który te podświetlenia zmienia, a więc sami decydujecie, jaki kolor będziecie mieli w samochodzie, sami tworzycie nastrój. No i to, co jeszcze jest istotne, co bardzo mnie urzekło, zobaczcie, po dwóch stronach mamy łącznie cztery okna, nie liczę szyby frontowej. Mamy to okno, drugie tu i dwa mniejsze w sypialni. I teraz przywykliśmy do tego, że żeby zasypiać, zamykamy rolety, zaciągamy markizy, tu wystarczy nacisnąć jeden guziczek i zobaczcie, co się zadziało. Magia, macie czystą prywatność, a więc tu już wchodzimy w te nowe technologie, gdzie nasze szyby posiadają zaciemniacze elektroniczne, wystarczy użyć tego samego batonu w drugą stronę i odzyskujecie światło. I powiem Wam, to mnie bardzo urzekło, bo rzeczywiście odchodzimy już od tych często markiz, które się psuły, od tych roletek, które się rwało, tak więc to jest coś nowatorskiego. I zapraszam Was do tyłu. A ja zapytam tylko, właściwie to chyba nie chcę pytać, ile kosztuje taka szyba w razie jakiegoś stłuczenia piłki na kempingu. I na to magiczne pytanie, jak się domyślacie, nie uzyskaliśmy odpowiedzi z racji tego, że to jest magiczny koncept, prototyp, a więc dużo niewiadomych. Z pewnością do tanich to nie będzie należało, ale bajer, przyznajcie, niesamowity. Jesteśmy w łazience, bardzo elegancko. Zobaczcie sami drzwi, jedna, druga strona w kolorze czarnym. Piękny design i to samo, może się zamienimy teraz stronami. I to samo w łazience. Proszę bardzo, toaleta, ale to, co mi się podoba, to i ta tekstura na ścianie, te kwiaty, prawdopodobnie możecie wymienić sobie je na inne, pięknie spasowane lustra, to przypomina taki trochę księżyc w Nowiu. No i zobaczcie, kolejna fajna rzecz, kiedy jesteście w tej części, możecie się odseparować dodatkowymi drzwiami. Ta prywatność znana jest już z wielu innych pojazdów, ale tu skopiowano rozwiązania, które są praktyczne i sprawdzone. Jesteśmy w sypialni, no i teraz tak, zobaczcie, płasko, fajnie, możemy chodzić. Wszystkie półeczki tutaj pozamykane są na magnesy, jest ich cała masa w środku, a więc to rzeczywiście jest dobrze spasowane i domknięte. Natomiast tutaj mamy stopień. Zaraz będę musiał poszukać, gdzie on się załączał. O, jest, znalazłem guziczek, zobaczcie, podnoszony stopień do góry. No i przyznajcie sami,
Trochę mi to zajęło, przepraszam, to jest Bayer. I tak samo guziczkiem w dół. Obsuwa się on bardzo delikatnie, z klasą, naprawdę ze smakiem. I patrzcie teraz na szafki. Spróbuję stanąć z tej strony. Wystarczy mocniej docisnąć tu, proszę. Elegancko się otwierają. Przestrzeń w środku naprawdę spora. Zobaczcie. I kolejna faza przyjemności. Wysuwany wieszak na wasze koszule i różnego rodzaju prywatne ciuszki. A więc no, ilość smaku, ilość takiej estetyki połączonej z technologią, no w Mobilvecie zostało to uzyskane. No i rzeczywiście przyznam szczerze, ktoś tutaj sensownie nad tym popracował i chyba dlatego wciąż tyle niewiadomych, ile tych zastosowań zostanie wprowadzonych do produkcji seryjnej, kiedy, za ile, ale na pewno będziemy Was o tym informować. Piotrze, co Tobie się podoba? Co Ciebie urzekło najbardziej? No chyba to nie mogę odpowiedzieć inaczej niż po prostu te potężne okna, cały taki pojazd przeszklony, no fantastyczna widoczność, no ale też to, jak ten samochód wygląda na zewnątrz, ten zielony kolor. Idziemy, żeby i jeszcze na to spojrzeć. Ten kolor i tu Was jeszcze chcemy zaprosić na zewnątrz. Do Concept Caru, jak widzicie, kolejka. My też swoje odczekaliśmy. To prawda. A wygląda to tak. Ja powiedziałem wcześniej, że zielony, bo mi tak się trochę wydawało, ale teraz to już nie wiem, czy to jest. Powiem szczerze, ja też do końca na kolorach się nie znam, ale ani niebieski, ani zielony, ani pistacjowy. Natomiast rzeczywiście kolory Mobilvety, które znacie, one są raczej w takich barwach czarno-białych z jakimiś elementami, ewentualnie domieszki innych kolorów, ale to jest całkowicie ekstrawagancja. To jest coś nowego, jakiś nowy koncept. Oczywiście zadaliśmy i to pytanie, czy Mobilvetta w tych kolorach seryjnych będzie produkowała ten samochód. Również na nie nie uzyskaliśmy odpowiedzi, ale musicie zrozumieć, że w tym przypadku tak duża ilość niewiadomych po prostu powoduje pewien smaczek i to oczekiwanie na finałowy rezultat. Także tyle jeśli chodzi o ten pojazd. Mobilvetta Fluid bardzo zrobił na nas pozytywne wrażenie. Czekamy na więcej informacji od producenta, ale to pewnie za chwilę. A jeżeli chodzi o rzeczy, o które pytaliśmy i nie uzyskaliśmy odpowiedzi, to do tych rzeczy należy oczywiście także cena. Tak, no i tu po raz kolejny Wam odpowiadamy, że znowu nie wiemy ile za ile. Nawet nie potrafimy jakby powiedzieć jakiejkolwiek kwoty dookoła, bo jest to jeden z samochodów, który ma najwięcej niewiadomych, a z drugiej strony najwięcej tych smaczków, na które z pewnością będziemy razem z Wami czekać. Dziękujemy. Tour Broker. Ubezpieczenia karawaningowe. Ubezpiecz z nami swojego kampera.